Apostoł Piotr mówi: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli po Bożemu. Po Bożemu to znaczy z miłością, a jak już wspominaliśmy, żeby była miłość, jest potrzebna wolność. Bo, jak mówi pewne powiedzenie, z niewolnika nie ma pracownika. Potrzebujemy decydować o tym, że chcę służyć, że chcę przezwyciężać swój egoizm, swoją zarozumiałość i podejmować decyzję o służbie drugiemu człowiekowi. Podejmować decyzję o miłości. Odrzucać to, co mnie krzywdzi, wybierać to, co mnie rozwija. Odrzucać zło, wybierać dobro i troszczyć się o powierzonych nam ludzi właśnie z miłości, czyli podejmując decyzję, tak, ja chcę to robić, bo chcę kochać. Z niewolnika nie ma pracownika, a jeżeli w wolności podejmuję czyn miłości, to wtedy staje się kimś wolnym, szczęśliwym, kimś podobnym do Boga, kimś Bożym. I takiego chce mnie Pan Bóg.